dobrym tonie. Zapowiadani goście w naszym studiu, zespół My Trzy, czyli Natka, Julka i Gefi. Dzień dobry. Witam wszystkich. Hej. Proszę Państwa, to Państwo nie wiedzą, ale trwały tu takie przygotowania przed naszym wejściem na żywo. Dziewczyny zrobiły relacje w internecie. Właśnie gdzie to się ukaże potem? Tak, to się ukaże na Instagramie, ale również na naszym YouTubie. Ogólnie wszystko, co wrzucamy, staramy się tak naprawdę wrzucić wszędzie. No, na portale społecznościowe. Więc... Żyjecie online cały czas. Tak, oczywiście. 24 na dobę. To jeszcze powiemy naszym słuchaczom, jeśli Państwo teraz włączą naszą stronę internetową radio.rzeszow.pl, to tam w prawym górnym rogu jest taki znaczek YouTube i można nas zobaczyć, oprócz tego, że posłuchać. Tak, można pomachać. Tak, machamy do kamery. Telewizja w radiu, do czego to doszło? Zespół muzyczny, który pokochały miliony, już mogę powiedzieć miliony chyba. No, chciałybyśmy tak powiedzieć, tak, chciałybyśmy, ale tak rzeczywiście powiedzieć. Na jednym z naszych teledysków mamy już ponad... Prawie 2 miliony wyświetleń, więc no to jest bardzo duża liczba, my jesteśmy w szoku. Ale przybywają cały czas tak naprawdę. Tak, zauważyłyśmy, że im jakby my się bardziej rozwijamy, tym więcej osób, tym docieramy do większego grona osób i dlatego bardzo się cieszymy, że to tak wszystko idzie w dobrą stronę. Ja tak. Zauważyłem, że jesteście bardzo pozytywnie nastawione do wszystkiego. Tak, skąd to taki prawda. Optymizm? To właśnie my trzy. Skąd taki optymizm was się wziął? Ja myślę, że przede wszystkim oczywiście przez może to, że zostałyśmy też tak wychowane, żeby widzieć świat w kolorowych barwach, żeby zawsze dostrzegać pozytywne strony życia, nie te negatywne i wstawać jednak z rana, spojrzeć w lustro i się uśmiechnąć, bo od razu wtedy tak naprawdę świat staje się weselszy i lepszy i ciekawszy. Tak, i nasze piosenki w sumie są pozytywne. Tak naprawdę każda piosenka wnosi tyle energii, tyle radości, że my z tego też z samych swoich piosenek czerpiemy dużo pozytywnych A rzeczy. A jeszcze do tego każda z nas jest pozytywna, więc jeżeli widzimy siebie nawzajem uśmiechnięte, to automatycznie wszystkie się nakręcają, czyli jak Natka się uśmiechnie, ja się uśmiechnę i wtedy Gefi też się uśmiechnie i się tak nakręcamy. I pan się też uśmiechnie. No ja się cały czas uśmiecham. Słuchajcie, ale to jest praca, a czy wy się poza tą pracą przyjaźnicie w jakiś sposób? Tak, to jest w ogóle tak, że my aktualnie mieszkamy we Wrocławiu, mieszkamy tak naprawdę koło siebie. Tak. Ja z Julką chodzę razem do liceum, więc do tej samej klasy, siedzimy w tej samej ławce, więc tak naprawdę non-stop jesteśmy ze sobą i tak naprawdę przyjaźnimy się. To jest główny punkt naszego całego zespołu, to jest najsilniejsza strona, że to po prostu jest przyjaźń. A warto wspomnieć o tym, że jesteśmy w ogóle z różnych krańców Polski. No właśnie, to powiedzmy o tym, skąd jesteś? Ja jestem Julka, ja jestem z Lubelszczyzny. Gefi, ja jestem w sumie, mieszkam niedaleko, bo 1,5 godziny drogi stąd z Bieszczad. Bardzo nam miło. Sanoka. Pozdrawiam wszystkich. Tak, a ja jestem Nacka i jestem z Kaszub. W sumie z Gdańska, ale mieszkam na Kaszubach bardzo długi czas. Czyli najdalej od nas. Tak, najdalej. Mhm. Najdalej. Zespół muzyczny, ale oprócz tego jesteście już gwiazdami telewizji Polsat, bo tak, tam macie swój program. Tak, prowadzimy program telewizyjny My Trzy, czyli tak samo jak nazywa się nasz zespół. I to jest program kierowany głównie do najmłodszych odbiorców tak naprawdę. Myślimy, że tak 4-12 lat, ale oczywiście też spotkałyśmy się z tym, że dorośli ludzie podchodzą do nas i mówią, że przekazujemy im mnóstwo pozytywnej energii. Jesteśmy w takim szoku, że docieramy do tak szerokiej grupy odbiorców i to jest niesamowite. Czy według was takiego programu brakowało w naszych telewizjach? Zdecydowanie brakowało. Tak, no nie ma czegoś takiego w sumie w Polsce. Już teraz jest. Już teraz jest, właśnie. I właśnie... To jest niesamowite, że weszłyśmy od razu do, że tak powiem, do telewizji i dużo osób od razu nas oglądało. To jest niesamowite. Ja myślę, że przede wszystkim fajne jest to, że my, będąc dziećmi, oglądałyśmy, wiadomo, zagraniczne seriale, miałyśmy zagranicznych idoli. I myślę, że fajne jest to, że teraz my mogłyśmy się jakby pojawić dla dzieciaków, bo przede wszystkim jakby dla nich to wszystko jest robione. Dla nich jest program, dla nich jest płyta. Co oglądałaś? Ja oglądam, nie wiem, no, Czarodzieje z Waverly Place, Hannah Montana, Disney Channel. Disney Channel głównie. Taka jest prawda, jednak dzieci, na przykład ja pamiętam z autopsji, że chciałam bardzo spotkać kiedyś taką, powiedzmy, Hannę Montanę, a nie mogłam, bo była za daleko. I cieszymy się, że my możemy być teraz dla dzieci osobami osiągalnymi, powiedzmy, z którymi mogą się spotkać. Tak. Nawet dzisiaj w Galerii Rzeszów jesteśmy o godzinie 18. No właśnie, bo macie dzisiaj spotkanie w Empiku w Galerii Dokładnie. Rzeszów. Dużo gości się zapowiedziało? Oj, bardzo dużo. W ogóle ode mnie, z mojej miejscowości ma być chyba z 40 osób, więc w ogóle pozdrawiam wszystkich, nawet nie wiecie, jak bardzo chciałam tutaj przyjechać z dziewczynami. W końcu jestem. Wow. My wiemy. Tak, to jest bardzo fajne, kiedy możemy przyjechać w swoje rodzinne strony i pokazać, nad czym tak naprawdę pracujemy i spotkać się z tymi osobami, z którymi się wychowywałyśmy i podzielić się tą naszą muzyką, naszą energią. Tak, ale nie tylko. Musimy przyznać, że już jesteśmy w
którymś z kolei z miast i faktycznie jesteśmy w wielkim szoku, że aż tak dużo osób przyszło. Nie spodziewałyśmy się tego i faktycznie było mnóstwo dzieci, było mnóstwo rodziców, za co bardzo dziękujemy. Ale to nie tylko przychodziły dzieci i oczywiście osoby starsze, ale one również tańczyły z nami, śpiewali wszyscy razem z nami. Wow, naprawdę, oni nam dają tyle energii na scenie, że my potem z łatwością do nich w ogóle przekazujemy, przekazujemy jeszcze więcej. Tak, oni nas napędzają. Wasza działalność polega nie tylko na tym, że śpiewacie fajne piosenki i zachęcacie do tego, żeby być radosnym w życiu, ale pomagacie również podobno rozwiązywać problemy tych najmłodszych. Tak, to jest tak. Dylematy. Dokładnie. Są mamy dylematy, taką kategorię w programie Dylematy i faktycznie od kiedy wprowadziłyśmy tą kategorię, czyli tak naprawdę od początku, dzieci bardzo często do nas piszą. Piszą nam, że czasem piszą, że bardzo pomogłyśmy, a czasem piszą z kolejnymi problemami i proszą o to, żebyśmy im pomogły i staramy się odpisywać, staramy się pomóc. Czujemy się trochę jak takie starsze siostry. Takie, taka ciocia dobra rada. Zawsze można do nas napisać, zawsze można z nami porozmawiać i myślę, że to jest fajne, bo jesteśmy bardzo dostępne. Nie jesteśmy jeszcze dorosłe, jesteśmy w takim wieku, w którym ja przynajmniej jak byłam mała, lubiłam rozmawiać z takimi osobami, które są starsze, które nie trochę są dorosłe, więcej przeżyły, ale jednak ten kontakt jest jeszcze taki naturalny, bo jesteśmy, no jeszcze jesteśmy dziećmi tak naprawdę. Tak, ale w ogóle fajne jest to, że my we trzy jesteśmy i rozwiązujemy jakiś problem, bo zawsze co dwie głowy to nie jedna, która tutaj akurat trzy nie nawet, trzy. Tak. Trzy głowy, to tak, trzy z innej perspektywy. Tak. Różnymi rzeczami się interesujecie, różne jesteście też. Wyczytałem, że ty jesteś w ogóle marzycielką. Tak, to? No to jest prawda. Ja jestem, mam ciągle głowę w chmurach, to trzeba przyznać. Jestem romantyczką i marzycielką i właśnie przede wszystkim widzę ten świat przez różowe okulary. Nie tylko dlatego, że to jest mój ulubiony kolor, ale też dlatego, że faktycznie cały czas dziewczyny to widzą, że czasem ja nawet nie słucham, bo po prostu o czymś myślę, marzę. Potwierdzam. Tak, uwielbiam spać, bo uwielbiam śnić o różnych pięknych rzeczach, dlatego to jest fakt, że ja cały czas jestem taka trochę niedostępna, oderwana od rzeczywistości. O, tak, dokładnie, oderwana od rzeczywistości. Sportsmenka, tak? Słyszałem. Sportsmenka z krwi i kości, tak. Od dziecka ciągnęło mnie w stronę sportu i muzyki. No i w sumie muszę przyznać, że jestem zadowolona, bo w sumie te dwie rzeczy połączyłam, muzyka i sport, bo jestem teraz na uczelni na WF-ie. Właśnie wiedzę o sporcie, uczę się o tym i pracuję tutaj w muzyce, więc no, ja jestem spełniona w sumie, można tak powiedzieć. No i trzecia. Trzecia, koleżanka. To najbardziej odpowiedzialna. Organizatorka, odpowiedzialna. Tak, tak, trzymasz tak. Wszystko w ryzach. Tak, no ktoś musi. No tak. Tak, wszystko Julka. Śmieję się, że gdyby mnie nie było, to prawdopodobnie zespół by się zawsze spóźniał. Trochę by tak było. O, dzisiaj jesteście bardzo punktualne. Staramy się zawsze. Ale to dzięki Julce. Tak, tak. Dziękuję. Zorganizowała czas. Ale to jest fakt, że ja zazwyczaj trzymam się planu, wszystko lubię sobie zorganizować, dzięki temu wypełniam swój wolny czas, może nie na 100%, ale na 99%. Zawsze zabieramy z Natką swoje materiały ze szkoły, robimy je w busie. Zawsze jej pilnuję. Przeczytałaś lekturę? No bo już tam nie jestem na setnej stronie. W miarę i mi idzie. To jest śmieszne, ale tak, ja organizuję nie tylko swój czas, ale całego zespołu i dlatego to jest fajne, że my się uzupełniamy. Natka snuje wszystkie plany i tak, marzenia. Tak, ja mówię dziewczyny, uśmiechnijcie się, jak jest pięknie tak. W ogóle. Ja to trochę przesiewam przez takie sitko i mówię, no dobrze, to możemy zrobić, bo to jest realne, a to odłóżmy na później, a Gefi z kolei napędza nas taką sportową energią i mówi, chodźcie, pójdziemy na siłownię, bo musimy mieć energię na cały dzień. Ja dopinguję dziewczyny. Dobra, a powiedzcie mi, a jak godzicie to co robicie z nauką w ogóle? Czy to się da pogodzić? Tak, da się pogodzić. Ja myślę, że właśnie tutaj jest też kwestia Julki, że przede wszystkim najważniejsza jest organizacja i tego też musiałyśmy się wiadomo nauczyć, ponieważ normalnie jesteśmy normalnymi nastolatkami, które chodzą do tej szkoły, mają pracę domową, mają sprawdziany, kartkówki. Wiadomo, że też często nas nie ma w tej szkole ze względu na przykład trzeba takie wyjazdy. Wszystko. Tak. Wszystko trzeba nadrobić i tak jak wspominała już Julka, bierzemy często materiały ze szkoły do busa, wtedy się uczymy w tym busie, przesyłamy nauczycielom materiały mailowo, więc to da radę pogodzić. Tylko wiadomo, wymaga że... większej dyscypliny po prostu. No ja trochę inaczej, bo ja akurat nie studiuję, więc to troszeczkę inny system jest, ale tak jak dziewczyny powiedziały, trzeba tylko zorganizować sobie odpowiedni czas i wszystko będzie okej. Okay. Nagrałyście płytę, która już no, jest popularnym albumem, ale oprócz tej płyty do każdego utworu powstaje teledysk. Kto wymyśla te teledyski? Teledyski to właśnie jest tak naprawdę sprawa i produkcji, ale też nasza. Wszyscy pracujemy nad tym, żeby płyta miała jakiś fajny obraz, żeby była fajnie właśnie zobrazowana w teledyskach. Wiadomo, że jeżeli słucha się utworu, każdy wyobraża sobie coś w głowie, ale w naszych głowach, kiedy śpiewamy te piosenki, też coś powstaje i staramy się po prostu przekazać to, co wytwarza się w naszej głowie na obraz. Taka burza mózgów, powiedzmy.
Macie fajnego producenta i autora piosenek, Marcin Kindla, znana osobistość w świecie muzyki. Tak. I to dobrze, bo te piosenki dzięki temu też pewnie stają się przebojami. Słuchajcie, no to co, to ja dziękuję bardzo, że znalazłyście czas, żeby zajrzeć do nas do radia, trochę telewizji w radiu. Dzisiaj spotkanie o 18, tak? Tak, o 18 zapraszamy 18. wszystkich jeszcze raz do Galerii Rzeszów. Będziemy śpiewać piosenki, podpisywać płyty. I możemy porozmawiać. Tak, i rozmawiać. Tak, zrobić sobie zdjęcie, słuchajcie, co chcecie tak naprawdę. Zapraszamy. Ale przyjdźcie też z płytami, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak ktoś przyjdzie z płytą, to właśnie dostanie od nas taką specjalną pocztówkę. Tak, specjalny prezent od Metrzy. Prezent. Tak. Proszę bardzo, więc niespodzianka. Dzisiaj u nas też jeszcze parę płyt będzie z autografami. Zostaniecie jeszcze chwilkę. Tak, wielką chęcią. No to dziękuję bardzo. Natka, Julka i Gefi, czyli zespół Metrzy, dzisiaj gościliśmy w naszym studiu. Pozdrowienia do wszystkich? Tak, pozdrawiamy tak. wszystkich. To może zróbmy nasz taki okrzyk Metrzy. Tak. Cześć wszystkim, tutaj Julka, Gefi, Natka, czyli Metrzy. Dziękujemy. Tak, pozdrawiam Bieszczady. Parę słów, kilka chwil, które